Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem Wam o wojnie polsko-rosyjskiej w 1831 roku. A tak dokładniej omówię działania wojenne od momentu wkroczenia armii rosyjskiej na ziemię Królestwa Polskiego do momentu kapitulacji twierdzy Zamość. O skutkach powstania listopadowego opowiem na kolejnych lekcjach historii. Przejdziemy teraz do omawiania czegoś, co nazywa się wojną polsko-rosyjską. Dlaczego? Bo mamy tutaj właściwie wojnę dwóch państw. Czyli mamy Królestwo Polskie z własną armią, z własnym terytorium, z własnymi władzami i mamy Rosję. Wygląda to zupełnie inaczej jak w późniejszym powstaniu styczniowym, o którym będziemy mówić na jednej z kolejnych lekcji historii. Mamy tutaj dobrze uzbrojoną, dobrze wyćwiczoną, dobrze wyekwipowaną armię polską i z drugiej strony mamy armię rosyjską. Jak szacują historycy, ludność Królestwa Polskiego zbliżała się wówczas do liczby 4 milionów. Ludność Cesarstwa Rosyjskiego to było 50 milionów, czyli 12 do 1. Armia rosyjska na stopie pokojowej liczyła ponad 400 tysięcy ludzi, czyli ponad 10-krotnie przewyższała liczbę wojsk Królestwa Polskiego. Więc wydawałoby się, że no, Polska była tutaj z góry na straconej pozycji. Ale gdybyśmy nie popełniali błędów, gdybyśmy szybko rozbudowali tą powstańczą armię, można było znacząco zwiększyć jej liczebność. Ponadto Rosjanie nie byli w stanie skierować całej tej armii przeciwko walczącym oddziałom. Przeciwko Polsce wysłano ostatecznie 200 tysięcy żołnierzy, ale ta armia rosyjska będzie z czasem maleć, armia polska będzie z czasem rosnąć liczebnie. Nadejdzie taki moment w czasie powstania listopadowego, kiedy wojska polskie i rosyjskie pod względem liczebnym się prawie zrównają. Na czele armii wysłanej przeciwko Polsce stał Iwan Dybicz. Plan Iwana Dybicza był dość prosty, połączyć te maszerujące z różnych stron korpusy rosyjskie, uderzyć na Warszawę, zdobyć Warszawę, zakończyć powstanie. W jakiejś mierze no, chciał tutaj powtórzyć to, co zrobił Aleksander Suworow pod koniec powstania kościuszkowskiego. Ale po wkroczeniu na ziemię polskie bardzo szybko się okazuje, że sprawa nie będzie tak prosta, jak się to wydawało Rosjanom. 14 lutego 1831 roku dochodzi do bitwy pod Stoczkiem. Polski generał Józef Dwernicki stoczył zwycięską bitwę z dywizją kawalerii generała Fiodora Geismara. W raporcie po bitwie Dwernicki pisał: dywizjon pułku 3 Ułanów, dowodzony przez majora Wierzchlejskiego i kapitana Sadowskiego, wsparł mężnie szarżem 1 i 2. Gdy się to działo, kolumna odtoczysk mocniej strzelać zaczęła na naszą artylerię i na czworobok batalionu pułku 1 piechoty, w którym pod lekarza 10 ludzi ubito. Lecz batalion stał nieporuszenie i okrzykiem radości głuszył huk dział nieprzyjacielskich, śpiewając za przykładem walszego dowódcy, podpułkownika Rychłowskiego. Jeszcze Polska nie zginęła. Kawaleria, ścigana z największą natarczywością przez naszych, w zupełnym nieładzie uciekła do lasu, ku Żarocinowi. Mnóstwo ludzi zabitych i zabranych w tej ucieczce utraciwszy. W lesie już 2 szwadrony obskoczone naokoło, co do nogi prawie wyginęły. Skutkiem tej bitwy było zabranie nieprzyjacielowi 11 dział z całym zaprzęgiem i amunicją, z których 5 zdatnych do użycia, a 6 demontowanych lub spłonionymi kołami i osiami. 230 niewolnika, między którymi 2 kapitanów, 1 porucznik, 2 junkrów. Zabitych stracił nieprzyjaciel najmniej 400, między którymi 2 sztabs oficerów i pułkownika od artylerii. Oficer rosyjski, który brał udział w bitwie pod Stoczkiem, napisał: nie sposób nie zachwycać się ich szarżą. Pod gradem Kartaczy szli kłusem ładnie i spokojnie. Dowódcy na swoich miejscach, jak na ćwiczeniach. Bitwa pod Stoczkiem nie jest wielką bitwą, ale jest polskim zwycięstwem. Bardzo to podnosi morale polskich żołnierzy. To pokazuje, że możemy walczyć z Rosjanami jak równy z równym, że możemy wygrywać bitwy. Chłopicki, który faktycznie dowodzi polską armią, podejmuje decyzję, aby stoczyć walną bitwę z wojskami rosyjskimi pod Olszynką Grochowską na przedpolach Warszawy. No i rzeczywiście 25 lutego do takiego walnego starcia doszli. Bitwa toczy się ze zmiennym szczęściem.
pewnej sytuacji Polacy są bliscy wygrania, ale dwóch generałów odmówiło wykonania rozkazu Chłopickiego. Generał Łubieński, generał Kruchowiecki. Formalnie mieli rację, no Chłopicki miał prawo rozkazywać. Zanim uzyskano tej samej treści polecenie od Michała Radziwiłła, który formalnie był wodzem naczelnym, sytuacja się zmieniła, że stała się nieaktualna. Jak twierdzą historycy wojskowości, w czasie tej bitwy Olszynkę Grochowską budzi się Chłopicki. Zaczyna sprawnie dowodzić. Zaczyna prowadzić tych swoich żołnierzy być może do zwycięstwa. Ale w czasie tej bitwy zostaje ciężko ranny. Podobno później, wiele lat po powstaniu, Chłopicki, który mieszkał w Krakowie, miał któregoś dnia powiedzieć do przyjaciela, z którym spacerował, pokazując na kopiec Kościuszki: mogłem mieć większy. Jeżeli ta anegdota jest prawdziwa, to ona pokazuje, że Chłopicki miał potem to poczucie zmarnowanej szansy. Bo bez wątpienia, gdyby Chłopicki poprowadził nas do zwycięstwa w powstaniu listopadowym, z pewnością Polacy by mu usypali kopiec, może nawet nie jeden. No ale stało się inaczej. Bitwa o Olszynkę Grochowską to najkrwawsza bitwa powstania listopadowego. Najczęściej się mówi, że bitwa jest nierozstrzygnięta. Taktycznie wygrali tą bitwę Rosjanie. Polacy cofają się do Warszawy. Rosjanie zajęli tą kluczową pozycję, czyli Olszynkę Grochowską. No ale straty rosyjskie były większe niż straty polskie. Polacy stracili 7300 zabitych, Rosjanie 9400 zabitych. Te straty rosyjskie były na tyle duże, a polskie na tyle małe, że Rosjanie nie podjęli nawet próby szturmowania Pragi czy próby dostania się do Warszawy od wschodu. Dybicz podejmuje decyzję, aby maszerować na południe z zamiarem, żeby gdzieś w okolicach Puław sforsować Wisłę i od południa uderzyć na Warszawę. Michał Radziwiłł się na wodza nie nadawał. Chłopicki został ranny i nie mógł dowodzić. Po bitwie o Olszynkę Grochowską na wodza naczelnego polskich oddziałów wybrano generała Jana Skrzyneckiego. Generała, który bardzo dzielnie walczył w tej pierwszej fazie powstania listopadowego, ale kompletnie się nie nadawał na dowódcę. W powstaniu listopadowym mamy albo pecha, albo jakieś fatum, które powoduje, że marnujemy szansę i podejmujemy bardzo niefortunne decyzje. Jan Skrzyniecki okazał się fatalnym wodzem, takim bardzo zdolnym pułkownikiem, później generałem. Niektórzy mówią, że był najzdolniejszy polski oficer właśnie tej wojny polsko-rosyjskiej. To był Ignacy Prądzyński. Ignacy Prądzyński zaproponował uderzenie na korpus wojsk rosyjskich, który został zostawiony przez Rosjan właśnie na przedpolach Pragi. Nazywa się to ofensywą wiosenną. Udało mu się w końcu jak gdyby uzyskać zgodę Skrzyńskiego na tą operację i Polacy uderzają na korpus generała Rozena, odnoszą dwa zwycięstwa pod Wawrem i Dębem Wielkim. Skrzyniecki zatrzymuje postęp wojsk polskich. Prądzyński wymusza na nim decyzję o kontynuowaniu tej ofensywy. 11 kwietnia, 31 marca mamy zwycięstwo wojsk polskich pod Wawrem i Dębem Wielkim. 11 kwietnia Prądzyński odnosi wspaniałe zwycięstwo pod Iganiami i można było rozbić do końca korpus Rozena, ale Skrzyniecki nie wydał rozkazu. I mamy zmarnowane zwycięstwo. Te polskie zwycięstwa pod Iganiami, Dębem Wielkim, Wawrem obiły się echem na całym świecie. Opinia publiczna z nami sympatyzowała, ale rządy brytyjski, francuski były bardzo sceptyczne i niechętne, aby zaangażować się w wojnę polsko-rosyjską po stronie Polski. Te wiadomości przerażały również cara Mikołaja, który widzi, że jego oddziały nie mogą się uporać z polskim powstaniem. Wiosną 1831 roku powstanie wybucha na tzw. ziemiach zabranych. Na Litwie, na ziemi nowogródzkiej, na Wołyniu, na Podolu i właśnie na Podole. Na pomoc powstańcom został skierowany generał Dwernicki. Ponieważ Rosjanie byli na tym obszarze dwukrotnie silniejsi, Dwernicki posuwał się wzdłuż granicy z Austrią, rozbijał podjazdy generała Fiodora Rüdigera, uwalniał rekrutów powołanych do rosyjskiego wojska, zagarniał transporty żywności. 19 kwietnia pod Boremlem drogę przegrodziły wojska rosyjskie. Pomimo liczebnej przewagi wroga odniósł kolejne zwycięstwo.
W decydującym momencie rozwinął do szarży drugą linię i ruszył na jej czele, walcząc jako prosty szeregowiec. Kawaleria nieprzyjaciela rozprysła się wtedy, ponosząc duże straty. A ułani, nie tracąc impetu, rozbili batalion piechoty zmierzający do przeciwnatarcia, po czym spędzili z pola zbierających się na nowo oddziały konne. Jednak powstanie na Wołyniu wkrótce upadło, siły rosyjskie ciągle rosły w siłę i 27 kwietnia Dwernicki podjął decyzję o przekroczeniu granicy. Uczestnik tej wyprawy, Jan Bartkowski, wspominał: rozległa się więź między nami, że Moskale porąbali straż graniczną austriacką, złożoną z włością zbrojonych w kosy, i że znaczne oddziały jazdy moskiewskiej wkraczają na obu skrzydłach do Galicji w celu zajęcia nam tyłów. W ten czas dopiero generał, widząc się wskutek tak haniebnego zgwałcenia terytorium na pozór neutralnego, obsaczonym ze wszech stron, wydał rozkaz cofnięcia się do Galicji. Także mimo pomocy tutaj generała Dwernickiego, powstanie na Wołyniu, na Podolu, upada. Na pomoc powstańcom na Litwie został skierowany przybyły z Wielkopolski generał Dezydery Chłopowski, a później również generał Antoni Giełgut. 6 kwietnia doszło do spotkania polskich żołnierzy z litewskimi powstańcami. Uczestnik tych wydarzeń, Parczewski, zanotował: chwila spotkania się szeregów bratnich była bez wątpienia najpiękniejszym epizodem naszej narodowej wojny. Jedni w obdartych sukmanach, rozmaicie uzbrojeni, szykowali się jak mogli na obszernym wzgórzu dla przyjęcia polskiego generała. Drudzy na dużych koniach, z marsową postawą, mając na czele mężnego i doświadczonego wodza, ukazali się tamtym w narodowych kolorach, w całej czarodziejskiej świetności, przyzwyczajonego do zwycięstwa wojska. Niestety, bardzo zdolny, ofiarny generał Dezydery Chłopowski musiał się poddać pod komendę starszego stopniem, ale potwornie nieudolnego generała Antoniego Giełguta. Na skutek nieudolności Giełguta nie zaatakowano Wilna wtedy, kiedy to było stosunkowo łatwe i mogło zakończyć się sukcesem. Kiedy w końcu Giełgut z polskimi oddziałami ruszył na Wilno, poniósł klęskę w bitwie na Ponarskich Górach. Wkrótce potem oddziały polskie zostały zmuszone do przekroczenia granicy z Prusami. Dezydery Chłopowski powiedział wtedy do swoich oficerów: straszniejszej chwili mało kto dożył. Historyk Szymon Askenazy tak pisał o kampanii litewskiej: wina główna najniezawodniej obciąża nieszczęśliwego Giełguta, który pokrzyżował pierwotne rzutkie intencje Chłopowskiego, zepchnął go z przywództwa. Dlaczego Szymon Askenazy pisze o nieszczęśliwym Giełgudzie? Bo Giełgut zginął. Jeden z żołnierzy go zastrzelił w czasie przekraczania granicy. Ukarał go w ten sposób za jego potworną nieudolność. Ale nie wszyscy żołnierze na Litwie przekroczyli granicę z Prusami. Jeden z polskich dowódców, Henryk Dębiński, przedarł się ze swoim korpusem z Litwy do Warszawy. Ten niezwykły wyczyn przyniósł mu stopień generała i zasłużoną sławę. Witający go w Warszawie Wincenty Niemojowski powiedział: generale, jak Rzym witał swoich żołnierzy po bitwie kanejskiej, tak ciebie wita Warszawa. Wróciłeś żoną mężów, matką synów, krajowi powierzonych ci wojowników. Na te słowa Dębiński odpowiedział: zasługa moja cała zasadza się na chęci wykończenia do ostatka mej powinności. Kiedy mówimy o powstaniu listopadowym na Litwie, nie sposób nie wspomnieć o Emilii Plater. Kiedy do Wilna dotarła wiadomość o wybuchu w Warszawie powstania, 24-letnia Plater obcięła swoje długie włosy, kazała sobie uszyć męski strój, po czym uzbrojona w pistolety i sztylet zorganizowała oddział, na czele którego wyruszyła walczyć z rosyjskim okupantem. Na polu bitwy wykazała się bohaterstwem, jednak jej oddział po kilku stoczonych bitwach na początku maja 1831 roku uległ rozproszeniu. Ona sama przyłączyła się do oddziału Karola Załuskiego. Kiedy 5 czerwca doszło do spotkania litewskich powstańców z wojskiem polskim, dowodzonym przez generała Dezyderego Chłopowskiego, polski dowódca kazał jej powrócić do domu. Powiedziała wtedy: generale, postanowiłam być żołnierzem, dopóki Polska nie odżyszcze zupełnej wolności. Widząc jej zapał i patriotyzm, Chłopowski mianował ją kapitanem i honorowym dowódcą 1. kompanii 25. pułku piechoty.
po klęsce Giełguda pod Wilnem. Plater towarzyszkom walki, Marią Raszmonowiczówną, pod opieką kuzyna Cezarego Platera, zaczęła się przedzierać ku Warszawie. Po drodze rozchorowała się. Zmarła 23 grudnia w wieku 25 lat w Justynianowie. Jak pisał historyk Stefan Majchrowski, w przypadku Platerówny uległo zatarciu to, co zasługiwało na szczególne podkreślenie. Niezłomna wola wypełnienia tego, co narzuciła sobie istota słaba w gruncie rzeczy, jej upór, oddanie bez reszty w sprawie powstania narodu. W tym czasie, kiedy trwa powstanie na Litwie, Prądzyński proponuje Skrzyneckiemu kolejną operację. Rozbicie gwardii carskich zgrupowanych na północ od Ostrołęki. Skrzynecki ostatecznie wyraża zgodę. Świetnie prowadzona operacja zbliża się do zwycięskiego zakończenia. Jest szansa na rozbicie znacznych sił rosyjskich, ale w decydującym momencie Skrzynecki nie daje rozkazu, gwardie uciekają. Operacja zostaje zmarnowana. Co gorsza, w tym czasie, kiedy Polacy gonią uciekających Rosjan, od południa nadciąga marszałek Dybicz i dochodzi 26 maja do bitwy pod Ostrołęką. Bitwy, w której Skrzynecki wykazał się osobistą odwagą, ale bitwy, która zakończyła się polską porażką. Mogła zakończyć się polską klęską, gdyby nie pułkownik Józef Bem, który ze swoją artylerią powstrzymał wojska rosyjskie i uratował armię polską przed rozbiciem. Bitwa pod Ostrołęką jest porażką. Ona nie przesądzała o tym, że powstanie musi upaść, ale w dużej mierze załamuje morale polskiej armii. Wkrótce po bitwie pod Ostrołęką umiera oficjalnie na cholerę Dybicz. Nagły zgon budzi wątpliwości i do dzisiaj możemy spotkać wersję, że Dybicz został otruty, że car Mikołaj był niezadowolony z tego, w jaki sposób Dybicz prowadzi działania wojenne i dlatego kazał go otruć. Nie wiemy, czy tak było. Wiemy, że Dybicz umiera, zastępuje go Iwan Paskiewicz. Wkrótce potem umiera również w tajemniczych okolicznościach Wielki Książę Konstanty. Podobno Wielki Książę Konstanty, kiedy widział, jak w czasie bitwy o Olszynkę Grochowską polskie oddziały dzielnie walczą, bił brawo i skakał do góry z radości. Wielki Książę Konstanty zakończył swoje życie 27 czerwca koło Witebska. Wersja oficjalna mówiła, że zmarł na cholerę. Wersja spiskowa, którą podaje wielu pamiętnikarzy, że podano mu truciznę w poziomkach ze śmietaną. I teraz co się dzieje dalej? Nowy dowódca Paskiewicz dogadał się z Prusakami, maszeruje więc w dół Wisły, przeprawia się na drugi brzeg i maszeruje od południa do Warszawy. Wojska polskie nie podejmują żadnych działań, żeby ten marsz mu utrudnić, żeby mu w tym marszu przeszkodzić. Ta nieudolność Skrzyneckiego jest tak wielka, że ostatecznie zostaje pozbawiony dowództwa. Ta nieudolność przywódców powstania, zwłaszcza tych wojskowych, doprowadziła również do rozruchów. 15 sierpnia tłum ludzi niezadowolonych z tego, co się dzieje, zaczyna dokonywać samosądów na oficerach oskarżonych o szpiegostwo i zdradę. Przerażony tą sytuacją Sejm ogłasza dyktatorem generała Jana Krukowieckiego. W sierpniu 1831 roku, jak obliczają historycy, wszystkie polskie oddziały liczyły 78 536 żołnierzy. Wojska rosyjskie 78 594 żołnierzy. To jest ten moment, o którym mówiłem, kiedy armie polska i rosyjska właściwie się zrównały. Ale Krukowiecki też był fatalnym dowódcą. Rosjanie idą więc niedotrzymywani pod Warszawę. Pojawia się bardzo nieszczęśliwy pomysł, żeby skierować generała Ramorino na drugi brzeg Wisły z zadaniem rozbicia stacjonujących tam wojsk rosyjskich. Nieudolny Ramorino nie rozbił żadnych wojsk rosyjskich. Co gorsza, nie wykonał rozkazu powrotu do Warszawy w obliczu szturmu wojsk rosyjskich. Czyli wtedy, kiedy Rosjanie szturmują Warszawę, 20 tysięcy świetnych polskich żołnierzy pod dowództwem nieudolnego generała Ramorino nie uczestniczy w tym wydarzeniu. Jest poza Warszawą. 6 września rozpoczyna się szturm wojsk rosyjskich na Warszawę. Polacy się spodziewali, że Rosjanie uderzą na południu, na Mokotów. Rosjanie uderzyli na Wolę, zaskakując tym Polaków. Mimo bohaterstwa obrońców polskich pozycji,
Do legendy przeszedł generał Józef Sowiński, który ginie na szańcach Woli. Do legendy przeszła Ruta Ordona, gdzie, jak wiemy dzisiaj, to nie był wybuch zamierzony, no ale jednak doszło do silnej eksplozji. Potem Mickiewicz napisał słynny wiersz Ryduta Ordona. Mimo tego bohaterstwa Rosjanie przełamują polską obronę. Jak podkreślają dzisiaj historycy, polskich żołnierzy było za mało, żeby skutecznie obsadzić rozbudowane fortyfikacje Warszawy. No, między innymi dlatego za mało, że 20 tysięcy polskich żołnierzy z generałem Ramolino było nie tam, gdzie być powinno. Tu taka anegdota. Generał Józef Bem, człowiek wielu zasług, człowiek, który należał do tych dowódców powstania listopadowego, który wierzył w sukces tego powstania, spóźnił się wtedy na linii obrony, ponieważ noc spędził w domu, uciekł. Rosjanie zdobywają polskie umocnienia. Generał Krukowiecki rozpoczyna rozmowy kapitulacyjne. Chce zakończyć całe powstanie. I tym człowiekiem, który mu to uniemożliwił, był Bonaventura Niemojowski. Gdyby nie Bonaventura Niemojowski, powstanie listopadowe skończyłoby się pewnie 7 września. Wtedy bowiem Krukowiecki podpisał akt kapitulacji powstania. Niemojowski zwołał w nocy Sejm. Sejm pozbawił Krukowieckiego władzy, zerwał rokowania, wybrał właśnie jego, czyli Bonaventura Niemojowskiego, nowego prezesa rządu narodowego. No ale niestety sytuacja już była tego typu, że wojska polskie musiały się z Warszawy wycofać. Rosjanie zajmują Warszawę. Sytuacja nie jest jeszcze beznadziejna. Armia polska ciągle jeszcze jest zdolna do działań wojennych, ale duch, zwłaszcza wśród generalicji, jest coraz gorszy. Nowy wódz naczelny, generał Maciej Rybiński, nie wierzył, że dalsza walka ma jeszcze jakiś sens. Jak skwapliwie policzyli historycy, armia polska w rejonie Modlina liczyła 30 tysięcy żołnierzy. Generał Ramolino, jak mówiłem, to 20 tysięcy żołnierzy. Załogi Modlina i Zamościa to 9 tysięcy żołnierzy. Generał Różycki 10 tysięcy żołnierzy. Jak to wszystko się doda, to mamy 72 tysiące żołnierzy. Było kim się jeszcze bić. Rosjanie są osłabieni. Szturm na Warszawę to znowu straty osobowe w armii rosyjskiej. Niektórzy szacują, że 25% wynosiły straty osobowe w armii rosyjskiej po właśnie szturmie na Warszawę. Rosjanom brakuje amunicji. Były więc szanse na dalszą walkę, ale nie było woli. Kiedy Bonaventura Niemojowski się zorientował, że Rybiński nie ma ochoty prowadzić wojny, że zmierza do tego, żeby tą wojnę polsko-rosyjską zakończyć, podjął próbę zmiany naczelnego wodza. Nowym naczelnym wodzem miał być generał Jan Nepomucen Umiński, zdecydowany zwolennik walki do końca. Ale nastąpił bunt oficerów. Oficerowie wypowiedzieli mu posłuszeństwo. W tej sytuacji Umiński nie objął dowództwa nad armią polską. Generał Maciej Rybiński maszerował ze swoimi żołnierzami w kierunku granicy pruskiej. 28 września generał Ramolino przekroczył granicę austriacką. 5 października generał Rybiński z głównymi siłami polskimi przekroczył granicę pruską. 9 października skapitulował Modlin, a 21 października skapitulował Zamość. I właśnie kapitulacja Zamościa jest uważana za taką symboliczną datę końca powstania listopadowego, bo w przeciwieństwie do powstania kościuszkowskiego, tu nie ma kapitulacji powstania. Tu nie ma takiego momentu, żeby ktoś podpisał kapitulację powstania. Czyli formalnie to powstanie się nigdy nie skończyło, no ale realnie się skończyło kapitulacją Zamościa. Czyli to powstanie listopadowe trwało niecałe 11 miesięcy. Powstanie listopadowe było powstaniem narodowym. Bierze w nim udział 2,5-3 tysiąca ochotników z zaboru pruskiego, głównie z Wielkopolski, między innymi wspomniany już DDD Rychłapowski, między innymi Karol Marcinkowski. Kiedy mówimy o ochotnikach z Wielkopolski, warto wspomnieć Klaudynę Potocką. Kiedy wybuchło powstanie listopadowe, jej mąż był w grupie pierwszych ochotników, którzy przyłączyli się do powstańczej armii. Ona, 29-letnia arystokratka, zebrała środki opatrunkowe, pieniądze, dary od rodziny i znajomych i wyruszyła do Warszawy. Tu zaangażowała się w pomoc rannym powstańcom. Kiedy skończyła się bitwa o Olszynkę Grochowską, pojechała tam w nocy, chodziła po pobojowisku,
aby odnaleźć rannych powstańców. Wielu uratowało od niechybnej śmierci. Potem po 16 godzin pracowała w szpitalu, niosąc pomoc i pociechę na potrzeby powstańczych szpitali. Nie tylko przeznaczyła wszystkie prywatne pieniądze, ale spieniężyła posiadane kosztowności. Kiedy się dowiedziała o klęsce wojsk polskich pod Ostrołęką, natychmiast pospieszyła, aby tam przez tydzień wędrować po pobojowisku i szukać rannych żołnierzy. Ta arystokratka poświęcała pieniądze, czas, aby ratować rannych chłopów. Bo przecież wielu z tych powstańców, których uratowało od niechybnej śmierci, to byli polscy chłopi. Kiedy Rosjanie zajęli Warszawę, uratowała grupę oficerów przed zesłaniem na Syberię, wykorzystując znajomość z gubernatorem Warszawy, generałem Janem de Witt, który był jej dalekim powinowatym i nie wiedział, jaką rolę grała w powstaniu listopadowym. Potem znalazła się na wielkiej emigracji. Klaudyna Potocka, polska arystokratka, która całym życiem niosła pomoc rannym powstańcom listopadowym. W powstaniu uczestniczą Polacy z Galicji, Polacy z Rzeczpospolitej Krakowskiej. W sumie z Galicji i Rzeczpospolitej Krakowskiej 2-3 tysiące ochotników napłynęło do powstańczych szeregów. Dlatego też mówimy o powstaniu narodowym. Powstanie toczyło się na terenie zaboru rosyjskiego przeciwko Rosjanom, ale uczestniczyli w nim w dużej liczbie Polacy również z pozostałych zaborów. I na koniec tej historii wojny polsko-rosyjskiej opinia historyka Mariana Zagórniaka. Pomimo błędów i zaniedbań, powstanie wykazało wielką siłę Polaków, a polskie wojsko, przeważnie bohatersko walczące, choć nie zawsze dobrze dowodzone, długo potrafiło opierać się potężnej i przeważającej liczebnie armii rosyjskiej. Wojna polsko-rosyjska wzbogaciła tradycję oręża polskiego, choć klęska i późniejsza zemsta Mikołaja spowodowały ogromne cierpienia ludności i trudny do odrobienia regres we wszystkich dziedzinach życia materialnego i duchowego Polaków oraz bezpowrotną utratę własnej, regularnej siły zbrojnej. Znaczącą rolę odegrało polskie powstanie listopadowe w dziejach Europy. Uniemożliwiło ono interwencję rosyjską w Belgii, która tym samym w znacznej mierze Polakom zawdzięcza utrzymanie swojej niepodległości. Ułatwiło też Ludwikowi Filipowi I stabilizację jego rządu we Francji. Klęska powstania osłabiła natomiast europejskie ruchy rewolucyjne i wolnościowe. Odnowiono święte przymierze. Umocniła się też pozycja cara Mikołaja I jako żandarma i strażnika konserwatywnego porządku w Europie Środkowej.